odcinku. Z tej strony Władek. Dzisiaj przechodzę do Was z ostatnim już odcinkiem, który wykonuję, realizuję razem z firmą Rewell. Dzisiaj będę dla Was realizować misję Golden Eyeliner. Z tym, że znowu albo złamię zasady, chociaż w sumie nie wiem, czy łamię zasady, bo w zadaniu nigdzie nie ma napisanego, żebym użył złotego koloru. Ale Golden Eyeliner to się nazywa, więc jakby złoto jest tam w temacie, w nazwie. Ale nieważne, ja dzisiaj będę używać tylko i wyłącznie czarnego eyelinera. Zresztą widzieliście to pewnie na przybitkach na samym początku. Ja jeszcze nie wiem, jak to się skończy, bo jeszcze się nie pomalowałem do tego makijażu. Ale mam ochotę na coś bardziej mrocznego, takiego edgy. Nie wiem, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Natomiast jestem delikatnie zagubiony w tych misjach z Rimmelem, dlatego że wydawało mi się, że wykonuję je tylko i wyłącznie w zamian za kosmetyki, które otrzymywałem do właśnie wykonywania tych misji. Natomiast z tego, co przeczytałem w ostatnim mailu, to był konkurs i nadal nie wiem, co jest do wygrania, ale wy, moi widzowie, możecie na mnie głosować na ich oficjalnej stronie od 10 czerwca, tak mi się wydaje, a więc od dzisiaj, tak, od dzisiaj, bo to leci, odcinek leci 10 i od 10 możecie głosować. Przeczytam Wam mniej więcej zasady, o co w tym wszystkim chodzi, jeżeli chodzi o tą, o to głosowanie. Tak, pamiętaj, że w misji o wygranej decyzji dwoi widzowie, dlatego koniecznie zachęcić ich do tego, będziecie głosowali. Zrobione. Dodatkowo atrakcją jest konkurs dla głosujących, czyli że dla Was, w którym do wygrania jest w sumie 30 zestawów kosmetyków od Rimmel, na które składają się nowości od marki. By wziąć udział w konkursie należy po zagłosowaniu na Ciebie, czyli że na mnie, wrzucić na Instagram zdjęcie inspirowane którymś z Twoich makijaży i oznaczyć małpka rimmellondon.pl oraz dodać hashtag rimmelbeautyboy. Oczywiście ja pod spodem dodam Wam, co musicie zrobić, tak krok po kroku, żebyście się nie pogubili, o ile w ogóle będziecie mieli ochotę się w to bawić. Wygrywają osoby, których zdjęcie będzie najbardziej kreatywne i najciekawsze. Wyniki zostaną ogłoszone 18 czerwca. Pod najlepszymi zdjęciami zostaną umieszczone komentarze dotyczące wygranej. Więc tak, jeżeli macie ochotę, ogólnie nie musicie oczywiście głosować na mnie, ale jeżeli macie ochotę wziąć udział w tym konkursie, to musicie wejść na stronę, zagłosować na kogoś, kto Wam się najbardziej podoba i zostawić zdjęcie z makijażem, odtworzeniem makijażu tej danej osoby. Natomiast ogólnie ja jeszcze na moim kanale miałem dwa mini rozdania produktów. Teraz się jeszcze nie odezwałem do tych osób, ale już wiem, które osoby wygrały i muszę do nich napisać w końcu w komentarzu, żeby mi wysłały prywatnie swoje adresy. Natomiast jeszcze mam parę dla Was z mojej własnej strony rzeczy do rozdania, których ja nie będę używać. I za bardzo też nie wiem, w jaki sposób je rozdać, czy rozdać to wszystko jednej osobie, czy rozdać to większej ilości osób. Myślę, że podzielę jeszcze na dwa zestawy te kosmetyki, które mam i zaraz Wam pokażę mniej więcej, jak to wszystko zrobiłem. Okej, dobra. Podzieliłem to na dwa zestawy. Pierwszy zestaw wygląda w ten sposób, że do wygrania będzie szminka Rimmel w odcieniu 500. Nie będę ich otwierać, bo to są rzeczy dla Was, wiecie. Przezroczysty żel do brwi, czarny puder do brwi, zestaw pomady i cienia 02 Medium Brown i dwa podkłady w odcieniu 200 i 300 T Fresher Skin. To będzie pierwszy zestaw. Muszę to sobie zanotować, żeby się nie pomylić. A drugim zestawem będą też dwa podkłady, tylko że tym razem w odcieniach 103 i 200. Więc patrzcie, wpiszcie mi pod spodem zestaw pierwszy czy drugi i jakby piszcie, które kolory Was bardziej interesują, że ja będę wtedy brać to pod uwagę. Będzie też do tego dołączona paletka do kontrowania Kate w odcieniu 02 Coral Glow. Też ten puder do brwi, szminka z tych The Only One wykonana, wiecie, w kolaboracji z Kate chyba, albo zwykła, w każdym razie w kolorze 110, brązowy żel do brwi i brązowy puder do brwi, taki wiecie, w stylu eyelinera. Więc jeżeli macie ochotę wygrać, ja zazwyczaj proszę po prostu o udostępnienie filmiku na swoim Facebooku, ale dlatego, że dzisiaj jest trochę więcej rzeczy niż rozdawałem poprzednio, to po prostu poproszę Was nie tylko o udostępnienie, ale też o zagłosowanie na mnie. Chociaż i tak wiem, że nie mam żadnych szans na wygraną, dlatego że biorą tam udział osoby, które mają po 100 tysięcy parę subskrypcji, więc gdzie moje 7 tysięcy praktycznie mogłoby, wiecie, nabijać tyle głosowania i dodawać tyle zdjęć
żeby mógł wygrać. No ale nieważne, spróbować nie zaszkodzi. A, i możecie na mnie głosować przez cały tydzień, jeden raz dziennie. Więc jeżeli chcecie na mnie oddać głos, to nie musicie się ograniczać tylko do jednego, ale możecie zagłosować kilkakrotnie. Dobra, a teraz już bez zbędnego jeszcze dłuższego wstępu i proszenia was o głosowanie. No przy okazji możecie polajkować ten filmik, zasubskrybować kanał, gdybyście chcieli. A ja teraz przejdę do wykonania mojego makijażu Golden Eyeliner, coś tam. Trzymajcie za mnie kciuki, bo ja sam jeszcze nie wiem, jak mi to wyjdzie. Ale jeżeli oglądaliście początek, to mam nadzieję, że wyszło w porządku. Więc tak, ja się z wami już teraz żegnam, już dalej się nie będę odzywać, tylko będzie część prezentacyjna. No więc jestem z powrotem i tak mniej więcej prezentuje się, mniej więcej, tak się prezentuje makijaż, który wykonałem, który widzieliście na samym początku i który widzieliście w środku, jak wykonuję, i który widzicie teraz na końcu. Ogólnie użyłem do stworzenia samych sobie kresek trzech eyelinerów, z tego co zauważyliście, dlatego że te trzy eyelinery dają trzy różne sposoby aplikacji. Na przykład zacząłem od tego pisaka, bo on jest bardzo precyzyjny, bardzo cienki. Dlatego przede wszystkim narysowałem nim kreskę, tą taką podstawową na całej, no wiecie, najzwyklejszą kreskę. Później używałem m.in. tego Glam Ice Bolt, bo on jest zakończony taką kuleczką małą, dzięki której bardzo fajnie się stawia kropki. I używałem też w międzyczasie Glam Ice, bo jestem jednak fanem pędzelków, a ten eyeliner ma w sobie właśnie taki cieniutki pędzelek, który mogłem już malować detale i też przyczernić dużo bardziej poprzednią kreskę, bo tutaj trzeba dość mocno przyciskać, a ja nie chciałem robić sobie plam. O ile przycisnąć na linii rzęs możecie i tam nadać właśnie intensywności kolorowi, o tyle na samej powiece, która będzie się ciągnąć, nie polecam. Dlatego na samej powiece używałem tego glama i zwykłego. Więc tak, tak, jeżeli byście chcieli właśnie wiedzieć, dlaczego używałem trzech eyelinerów różnych, to właśnie dlatego. I pozostałe produkty, które użyłem, widzieliście. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. To jest już ostatni filmik z Rimmelem. Wiem, że część z was będzie zadowolona, część z was będzie na pewno smutna, bo jednak starałem się wyciągnąć trochę kreatywności do tych filmików. Mam nadzieję, że być może kiedyś jeszcze raz coś takiego zrobię w swojej YouTube'owej karierze.
Jeszcze narysowałem na palcach jakieś tam ornamenty, tak żeby to po prostu jakoś współgrało razem z makijażem twarzy. A no tak, jeszcze narysowałem na ustach, zupełnie zapomniałem o tym. No nieważne, w każdym razie tak, mam nadzieję, że film wam się podobał. Ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i chcę wam jeszcze raz przypomnieć, że jeżeli chcecie na mnie zagłosować, to jak najbardziej możecie na mnie głosować od 10. Najwięcej szczegółów znajdziecie pod spodem. Więc tak, ja wam dzisiaj dziękuję za oglądanie jeszcze raz po raz setny. Pamiętajcie o lajkowaniu tego filmika, o subskrypcji kanału i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.